Cześć, zrobimy sobie z Wami kolejnego open boxa. Przyszła tutaj Dymonka, kamizelka chłodząca firmy Hurta. Nie lubię tej firmy, nigdy u nich nie zamawiam, bo produkty mi się zwyczajnie nie podobają. Ale ze względów praktycznych pomyślałam, że dobrze by było, gdyby Dymon taką kamizelkę też miał. Ponieważ nie mam nożyczek, noża ani niczego. Poradzimy sobie kluczem, mam nadzieję. Powiem Wam, że szybciej da się rozwalić karton niż tą taśmę. A dobra, w sumie możemy zrobić też tak. Kamizelka chłodząca. Mam nadzieję, że... Aha, ona tu jest jeszcze od środka zapinana. O, tak wygląda. Mam nadzieję, że nie będzie za duża. Jeszcze jest jakiś klips. Jak się używa? Ją się po prostu namacza i wyciska, żeby pozbyć się nadmiaru wody. I taka kamizeleczka chłodzi psa. Później wrzucę Wam zdjęcia, pokażę, jak Dymonek się w niej prezentuje. Akurat dlaczego fioletowa, nie było innych po prostu. To jest jedna rzecz i zamówiłam jeszcze dwie książki u nich, bo brakowało mi jakichś 20 zł do darmowej wysyłki, więc stwierdziłam, że skoro mam płacić taką samą cenę, to równie dobrze mogę sobie zamówić coś dodatkowego. Podręcznik przetrwania dla właścicieli psów. Coś, co mi się mega przyda, bo naprawdę czasami z nim tracę cierpliwość. Oraz taką książkę, ja już ją kiedyś widziałam, tak się zastanawiałam, potem stwierdziłam, że nie, ale teraz stwierdziłam, że jednak tak, Aria nie. Skuteczne rozwiązywanie problemów. Zobaczymy sobie, bo z Dymonkiem czasami problemy mamy różnego typu. Od lęku separacyjnego po czasami nawet i agresję w stosunku do innych przedstawicieli swojego gatunku. Dlatego namówiłam sobie tę pozycję, żeby sobie poczytać, zobaczyć. Recenzję Wam wrzucę w wolnej chwili. A tymczasem Was serdecznie pozdrawiam i słyszymy się już niedługo. Cześć!